czy spotkacie się? Takie pytanie zadam dzisiaj kartom. Kartom Tarota i Lenormanda. Przyjrzyjmy się, co odpowiedzą na to karty. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów. Witam wszystkich wiernych słuchaczy. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Zostań subskrybentem, zostań subskrybentką i dostawaj codzienne powiadomienia o moich nowych filmikach, o nowych wróżbach. Wróżbach miłosnych, horoskopach, o różnych innych wróżbach na rozmaite tematy. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję również za Waszą obecność i za wszystkie komentarze, lajki. Bardzo proszę o więcej komentarzy, byśmy byli tutaj na tym kanale aktywni, by przybywało nas coraz więcej i bym czuła Waszą obecność. Proszę również o lajki z kciuszkiem w górę. To ważne dla rozwoju mojego kanału. Na wróżby indywidualne zapraszam, proszę Państwa, wszystkich, którzy stoją przed jakimś dylematem, jakimś wyborem, nie wiedzą co dalej, którzy chcą coś zapytać, jeśli chodzi o związek, pracę, finanse. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie na mój e-mail i wtedy odpowiem Wam, jakie są warunki wróżby osobistej, indywidualnej. Wróżba prywatna, indywidualna odbywa się za pomocą Waszych dat urodzenia i Waszych zdjęć oraz Waszych konkretnych pytań do kart. Zapraszam serdecznie. Teraz, kochani, zacznijmy odpowiadać na nasze pytanie. Pierwsza grupa i druga grupa. Pierwsza grupa to aniołek zielony. Druga grupa to aniołek biały. Proszę, wybierzcie sobie aniołka, który Wam się podoba lub który przyciąga Wam oko. Wybierzcie kolor, być może, który bardziej Wam odpowiada. Lub po prostu tę stronę, pierwszą lub drugą, która magnetyzuje Was. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy się jeszcze spotkacie? Aniołek zielony. Karta Tarota jako odpowiedź na to pytanie jest cesarz. Cesarz jest bardzo silną osobowością i wie, czego chce, dąży do celu, jest oczywiście bardzo silną osobowością i jego symbolem jest władza. Cesarz podejmuje konkretne decyzje. Ta karta mówi na pewno, że on chce się z Wami spotkać, ponieważ cesarz wie, czego chce. Cesarz czeka, jest dobrym partnerem, jest bardzo dobrym mężem, ojcem i wie, czego chce. Także cesarz, jeśli sobie coś wbije w głowę, to na pewno chce to zrealizować. Cesarz jest symbolem znaku barana. Także jak jesteście Wy spod znaku barana lub osoba, o której myślicie, ukochana, jest spod znaku barana, to na pewno ta wróżba czy ta grupa rezonuje z Wami. Numer tej karty Wielkich Arkanów to numer 4. Numer 4 mówi również o stabilizacji. Czyli cesarz chce często lub zawsze stabilizacji. Szuka stabilnego związku, stabilnego partnerstwa, stabilizacji i bezpieczeństwa. Dlatego ta odpowiedź cesarza jest pozytywna, ponieważ na pewno cesarz chce się z Wami spotkać, ponieważ ciągle myśli o stabilizacji tego związku z Wami, tej relacji. Zobaczmy, co dopowiedzą do tego karty Lenormanda.
Czyli tutaj mamy odpowiedź tak z tych dwóch względów, ponieważ cesarz jest zdecydowanym władcą, który nie wątpi w swoje decyzje, natomiast czwórka z wielkich arkan jest oczywiście kartą stabilności, numerem w numerologii, który mówi o stabilności, o poszukiwaniu, o budowaniu stabilności i bezpieczeństwa. Czy osoba ukochana chce się spotkać? Czy osoba ukochana chce się spotkać? Tak. Oczywiście tutaj te karty potwierdzają moje przypuszczenia, czy moje właśnie tutaj intuicyjne przekazy, że tutaj ta osoba cesarza, czyli bardzo silna osobowość, o której myślicie, chce się spotkać i liczy na dobry rozwój spraw. Ma nadzieję, że przyjdą jeszcze piękne chwile, piękne dni. Chce rozmawiać, też niepokoi się, być może lęka lub po prostu chce tutaj porozmawiać, intensywne rozmowy, które mają coś tutaj między Wami naprawić, wyjaśnić lub po prostu posunąć dalej w stronę spotkania. I szczęście. Koniczyna to szczęście, oczywiście karta szczęścia, czyli ten cesarz, ta osoba ukochana, o której teraz myślicie, chce z Wami szczęścia. Myśli, że wszystkie sprawy się wyjaśnią, chce spotkania, chce rozmów, chce szczęścia. I jeszcze do tego na dnie kart Lenormanda widzimy psa, czyli wierny przyjaciel, lojalny, można na niego liczyć, zaufany. Przede wszystkim fundament przyjaźni, wierności. Także jest tutaj partnerem, który myśli o Was poważnie, stabilnie i myśli o spotkaniu na pewno. Spotkaniu, które przyniesie intensywne rozmowy. Także bardzo pozytywna karta. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały. Wszystkich, którzy wybrali tego właśnie aniołka, zapraszam serdecznie. Czy spotkacie się jeszcze? Karta tarota, dziewiątka mieczy. Coś zostało urwane, przerwane. Być może wasza znajomość, wasza relacja jest właśnie zerwana, zablokowana. Jesteście smutni, rozczarowani, rozczarowane. Czyli wy jako osoba pytająca, tak? Wy właśnie, którzy tutaj słuchacie tej mojej wróżby, jesteście w tym oto stanie. I wasz partner być może też jest w takim stanie. Karty mieczy, dziewiątka mieczy, bardzo silna karta mówiąca o zmartwieniach, smutkach, negatywnym podejściu, negatywnych myślach, troskach, o złym śnie, rozmyślaniu, rozpaczy. Także w takim stanie tutaj, kochani, jesteście po tym zerwaniu, po tym, być może jesteście zablokowani nawzajem. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda. Czyli tutaj bardzo duży żal i smutek, łzy, rozmyślania, ale negatywne myśli, więc raczej jest tendencja, że się nie spotkacie, ponieważ jest za dużo żalu, za dużo smutku, za dużo rozczarowania i za dużo po prostu szkód, które się tutaj być może jakoś skumulowały, tak? Czy się spotkacie? Blokady, które miejmy nadzieję, że się dobrze rozwiną z czasem. Ale jest to niepewne. Zobaczcie, kochani, jak pięknie karty ze sobą tutaj współgrają. Są blokady przed kontaktem, przed spotkaniem.
coś, co Was obciąża, coś, co jest bardzo, bardzo ciężkie, obciążające, co jest balastem, coś, co się stało właśnie między Wami, skończyło się, tak, relacja się przerwała, jesteście zranieni, macie jeszcze nadzieję, promyczek jakby tutaj nadziei, promyczek słońca, tak, promyczek nadziei, że coś się być może jeszcze wyjaśni i pójdziecie jeszcze, czy spróbujecie jeszcze pójść w jednym kierunku, żeby jeszcze raz spróbować, jeszcze jakąś nową szansę. Być może tutaj jest właśnie iskierka nadziei, ale na razie, na dzień dzisiejszy nie widzę spotkania, ponieważ jesteście oboje bardzo przeciążeni i tutaj to przeciążenie jest po prostu bardzo masywne. I dlatego poprzez te blokady, tą oziębłość, być może właśnie separację, izolację, przeciążenie, na dzień dzisiejszy nie stoi żadne spotkanie. I tutaj jest też niemożność zdecydowania się, czyli właśnie nieumiejętność podjęcia decyzji o konkretnym spotkaniu, o tym, czy chcecie się tak naprawdę spotkać. Jest wątpliwość, są rozmyślania, być może tutaj jest jakiś jeszcze inny partner, inna partnerka, czyli trójkąt. W każdym bądź razie jest ogromne niezdecydowanie i na tą chwilę to niezdecydowanie właśnie robi tutaj tą rozpacz, smutek i te ogromne blokady, które nie dopuszczają właśnie do tego, byście się spotkali. Więc tutaj w grupie drugiej niestety tendencja na nie. W tym momencie, w tym krótkim czasie, na ten czas nie będzie jeszcze spotkania. Niestety. Dwie zupełnie różne grupy. Także dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tej wróżby. Oczywiście życzę Wam wszystkim z całego serca, by te sprawy, Wasze problemy się szybciutko rozwiązały i by doszło do spotkania, jeśli tego pragniecie. Życzę Wam pięknego wieczoru i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.